I co, wygraliśmy? Czekaj, coś tam chyba majaczy mi na dnie. O ciekawska, wygraliśmy! Jesteśmy bogaci! Bogaci? A daj spokój, jesteśmy wręcz obrzydliwie bogaci! Jesteśmy jak te pasie brzuchy skorpo! O tak, będziemy żyć jak te brzuchy, które obrosły w tłuszcz i nikt nigdy przeniegdy nas nie powstrzyma! A to kto? Policja podatkowa! Ale my datków nie dajemy. To taki urząd, mocno poważna państwowa instytucja. Zajmują się bolesnym ściąganiem należnych podatków. A te podatki to... O, jak fantastycznie, że pytasz. Pieniądze, które płacimy rządowi, finansują rzeczy typu utrzymanie dróg, straż pożarna, sanepid także, wywóz śmieci i o wiele, wiele więcej. Ale ja nie chcę, żeby rząd mi zwinął moją mamonę! Właśnie! Sporo się napracowaliśmy przy otwieraniu chipsów i czyszczeniu paczki. Spokojnie, przecież ci ludzie całej forsy nie zabiorą. Dziabną sobie skromną połowę. Co? Że połowę co proszę? Banda chciwych, paskudnych, złośliwych wyzyskiwaczy! Hej, nawet jak zapłacimy ten podatek, to i tak przecież zostaje nam niemożliwa kupa kasy. Zapomnij, ja żadnych podatków nie płacę. Te ludziska od podatków to normalnie jakieś wcielone zło. A zła należy się pozbywać. I to mi się podoba. Azerat metrion zindos. Ale co ty właściwie zrobiłaś? Stworzyłam miły, alternatywny świat bez żadnych podatków. Ale jak znikną podatki, to ludzie nie będą nic płacić i znikną wszystkie służby finansowane przez rząd! Mnie tam nie robi. Służby robi, nie to zdecydowany przeżytek. Tak jest, bo my wydamy swoją forsę sprytnie i bystrze, nie tak jak ten cały rząd. Zakupy, zakupki, komu kupować? Jakie cacko! Felgi ze szczerego złota. Elegancko! Ależ odrzutowy silnik! Mocne koniki! A to widzieliście jacuzzi? I to jest relaks! Bąbelki! Kupowanie takich sportowych limuzyn to strata kasy. Jak tylko wyjedziemy z salonu, już straci 1/3 wartości. A kogo to? Zapomniałeś, że mamy kasy jak lodu? Stary! Jak chcemy, to możemy sobie nawet spać na tej kasie. Przyjaciele, nacieszmy się nową zabawką! Niech zrobi głośny brum! O ludzie, ale będzie odjazd! No nie, nasz nowy piękny wóz! Misiek popsuł! Kto zrobił te potworne dziury w naszej drodze? Nikt nie zrobił. Same się zrobiły. To czemu nikt ich w ogóle nie łata? Ponieważ dzięki tobie nikt już nie płaci podatków. Nie ma podatków, nie ma kaski na naprawę dróg. Pytanie, ruchy! Mamy mało czasu, musimy ugasić pożar! Coś ty, człowieku. Dzwonimy po strażaków i już! Przepraszamy, wybrany numer już nie istnieje. No właśnie! Strażacy też dostawali pensję z podatków! Nie ma podatków, nie ma strażaków! Bez przesady, ogień jak ogień, zaraz zgaśnie. Ojej, tyle tych wrażeń dzisiaj, że chyba zrobiłam się głodna. Znam w okolicy niezłego burgera. Na burgera zawsze! O tak! A chodźcie, kupimy sobie helikopter i polecimy! Wow, świetnie wydane pieniądze.